Ostatnie zachowanie pierwszej damy wywołało spore oburzenie. Agata Duda na oficjalnej stronie prezydenta została przedstawiona jako osoba, która od lat wspiera osoby niepełnosprawne. Jednak ostatnie wydarzenia mogą przedstawić ją w odmiennym świetle. Agata Duda to jedna z tych osób, których poczynaniom przygląda się cała Polska. Pierwsza dama nie ma z pewnością łatwego zadania. Zazwyczaj o jej interwencję proszą osoby najbardziej pokrzywdzone. Nie inaczej jest w przypadku niepełnosprawnych. Jak Agata Duda została przedstawiona na oficjalnej stronie prezydenta. Regularnie do mediów trafiają informacje o tym, jakich aktywności podejmuje się Agata Duda. Piątego maja w sieci zostały umieszczone informacje dotyczące działań, które podejmowała odnośnie problemów osób niepełnosprawnych. Piątego maja para prezydencka, jak co roku, przyłącza się do obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nie tylko w tym szczególnym dniu, ale także na co dzień należy pamiętać, że społeczeństwo jako wspólnota powinno stanowić integralną całość, niezależnie od rozmaitych ograniczeń występujących ze względu na wiek czy stan zdrowia. Dlatego para prezydencka aktywnie włącza się w działania i wspiera projekty mające na celu znoszenie barier na różnych płaszczyznach życia, pogłębianie wrażliwości i integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, można wyczytać we wpisie na oficjalnej stronie prezydenta Rzeczypospolitej. Jak jednak odzwierciedla się to w prawdziwym życiu? Pierwsza dama wywołała oburzenie na oficjalnej stronie prezydenta. Agata Duda przedstawiana jest w samych superlatywach. Jednak prawda jest taka, że aktualna pierwsza dama w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek nie zabiera głosu w debacie publicznej. Strona internetowa prezydenta podaje jednak, że Agata Duda udziela ogromnego wsparcia osobom niepełnosprawnym. Wśród aktywności, których podejmuje się Agata Duda, wymienione zostały liczne wizyty w domach opieki, szpitalach i hospicjach. Jednak kiedy dochodzi do protestów, wówczas pierwsza dama nie okazuje tak wyraźnego wsparcia. Niekiedy bywało tak, że podczas protestów Agata Duda nawet nie opuszczała Pałacu Prezydenckiego. Zgodnie z informacjami podanymi przez TOK FM, pierwsza dama obiecywała wprowadzenie wielu zmian podczas rozmów z opiekunami osób niepełnosprawnych. Jednak nigdy nie doczekały się one zapowiadanego wsparcia. Było nam smutno, że nie pojawiła się inicjatywa żadnego kolejnego spotkania. Bo rozumiem, że tam na miejscu pani prezydentowa nie mogła czegoś zadeklarować albo po prostu pewnych rzeczy nie wiedziała. Ale mogła jednak powiedzieć: sprawdzę, spotkamy się za jakiś czas i coś ustalimy. A tak się nie stało, wyznała Iwona Hartwich, mamą niepełnosprawnego Kuby, w rozmowie z TOK FM. Dwa.
Mając na uwadze powyższe, wielu Polaków może być oburzonych wpisem zamieszczonym na oficjalnej stronie prezydenta, który przedstawia pierwszą damę jako działaczkę mającą znaczny wpływ na rzekomą poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Niestety same obietnice zmian nie sprawią, że ich życie staje się łatwiejsze. Źródła: prezydent Plytok FM.